I to jest też niestety smutna historia, ponieważ w tej kadencji był projekt ustawy powstały z inicjatywy Pawła Kukiza, który obniżał progi w referendach lokalnych. Ta ustawa przeszła przez Sejm, została przegłosowana. Wydawało się, że progi w referendach lokalnych zostaną zmniejszone o połowę, że czas na zbiórkę podpisów zostanie wydłużony, że liczba podpisów zostanie zmniejszona o połowę, że zostanie wprowadzony dzień referendalny raz w środku kadencji samorządowej. Wydawać się mogło, że to wszystko już jest bliskie uchwalenia, no ale niestety okazało się, że Senat złożył weto do tego projektu, nie wprowadził żadnych poprawek, żadnych korekt, żadnych zmian, tylko postanowił odrzucić tę ustawę w całości. No i cóż, no warto też powiedzieć o tym, że w praktyce ta ustawa nie została uchwalona z tego powodu, że powstała taka egzotyczna koalicja opozycji antypisowskiej i Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro, bo to tymi rękoma ten projekt ostatecznie został zablokowany. Wtedy właśnie uchwalono ustawę o referendum ogólnokrajowym, która, no cóż, jest też takim wybitnym symbolem hipokryzji polskiej polityki, ponieważ w tamtej ustawie zdecydowano, że w przeciwieństwie do kampanii wyborczej, do inicjatywy ustawodawczej obywateli, do finansowania partii politycznych, na finansowanie kampanii referendalnej pieniądze można wrzucać z absolutnie dowolnego źródła. Z zagranicy, ze spółek Skarbu Państwa, z pieniędzy jakichś, nie mam ich w Polsce za wielu, ale oligarchów, miliarderów. Gdyby ktoś chciał przyjechać z ciężarówką pieniędzy i całą ciężarówkę pieniędzy wrzucić w kampanię referendalną, mógłby to zrobić bez żadnego limitu, gdy tymczasem na kampanię wyborczą można wrzucić górę kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Instytutu Demokracji Bezpośredniej z Duńskiej Woli. Temat dzisiejszego wykładu to tak naprawdę wprowadzenie do demokracji bezpośredniej. To krótki wykład, w ramach którego staramy się opowiedzieć o tym, dlaczego demokracja bezpośrednia jest ważna, jakie są jej narzędzia, jakie są jej podstawy i jak z niej, to właściwie najważniejsze, skorzystać. Bardzo do tego zachęcamy wszystkie osoby, czy obecne tutaj, czy te, które będą nas oglądały później w internecie, na YouTubie. Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby potraktować ten wykład jako inspirację, zachętę do tego, żeby, no właśnie, korzystać, poznawać narzędzia, brać, jak głosi tytuł naszego spotkania, demokrację w swoje ręce, po to właśnie, żeby demokrację i politykę uczynić lepszą. Ale zanim dwa słowa o nas jako gospodarzach, o Instytucie Demokracji Bezpośredniej. Instytut Demokracji Bezpośredniej to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Potrafisz Polską, które polega na edukacji obywatelskiej w zakresie konstytucyjnych, prawnych narzędzi aktywności obywatelskiej, ulepszania demokracji, czynienia jej bliższą zwykłym ludziom. W ramach tego projektu przygotowujemy książki, broszury, które trafią do bibliotek. Opublikowaliśmy już kilkanaście animacji tłumaczących rozmaite rozwiązania, które promujemy. Wreszcie prowadzimy stronę internetową lub bezpośrednio.pl. Zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby korzystać z tej strony, korzystać z naszych pozostałych mediów społecznościowych. Jesteśmy właściwie wszędzie, na Facebooku, na Twitterze i na YouTubie przede wszystkim. Tam jest już kilkadziesiąt rozmów z aktywistami z całej Polski, którzy w rozmaity sposób uczestniczą w życiu czy to lokalnych społeczności, czy konkretnych sektorowych, tematycznych organizacji, i takie narzędzia jak te, o których chcemy mówić, jak referendum, jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza, jak inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, jak petycje, budżety obywatelskie znają od podszewki, to jest najbardziej cenne źródło takiej praktycznej wiedzy o naszej działalności. Instytut Demokracji Bezpośredniej jako zadanie publiczne został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tutaj macie Państwo taką oficjalną formułkę, która o tym informuje. No i na każdym slajdzie adres naszej strony internetowej. Tam informacje o pozostałych spotkaniach poza artykułami, aktualnościami również można znaleźć. Tu może przeskoczę dwa slajdy. No i przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do tego podstawowego pytania, czyli czy Polska jest krajem, jest państwem, które jest jakkolwiek bliskie demokracji bezpośredniej. I tutaj zdziwienie, bo wiele osób może kojarzyć demokrację bezpośrednią tylko ze Szwajcarią, tak? Taką ojczyzną, takim najważniejszym państwem, w którym te
mechanizmy są stosowane, ale właśnie teoria czy litera prawa, polskie prawo konstytucyjne, wbrew pozorom o bezpośrednim wymiarze polskiej demokracji mówi całkiem sporo. Podstawowym argumentem, podstawowym hasłem, podstawową wartością konstytucyjną określoną w polskiej konstytucji, która stała się zresztą hasłem całej naszej kampanii, to hasło lub bezpośrednio.pl jest wprost odwołaniem się do polskiej konstytucji. Już w artykule 4 polska konstytucja mówi o tym, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu. To naród, nie politycy, nie Sejm, nie Senat, nie prezydent jest w Polsce zgodnie z artykułem 4 konstytucji suwerenem, ale właśnie naród, a w związku z tym, że naród pełni władzę zwierzchnią, pełni rolę suwerena, to druga część tego artykułu 4 doprecyzowuje, że naród tą władzę może sprawować przez przedstawicieli lub bezpośrednio. I właśnie te bezpośrednie formy sprawowania władzy zgodnie z polską konstytucją są równoważne z tymi formami przedstawicielskimi. Ale to nie koniec, to nie tylko taka deklaratywna wartość polskiej konstytucji, ale cały szereg konkretnych narzędzi, które właśnie w tej konstytucji zostały zawarte. To przede wszystkim artykuł 125, czyli referendum ogólnokrajowe. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. To pierwsze z tych konkretnych narzędzi opisanych w konstytucji. Artykuł 118 mówi nam o tym, kto w Polsce może tworzyć prawo, kto może pisać ustawy, kto może zgłaszać ustawy do Sejmu. I mamy tam wprost obok inicjatywy ustawodawczej posłów, senatorów, prezydenta Rzeczypospolitej, rządu jako takiego, mamy wprost wskazaną inicjatywę ustawodawczą grupy 100 tysięcy obywateli, więc kolejne z narzędzi demokracji bezpośredniej znanej czy ze Szwajcarii, czy z innych państw, czyli ta obywatelska możliwość rozpoczynania procesu prawodawczego jest w polskiej konstytucji zagwarantowana. Artykuł 170. To jest rzecz, która już o tym, że referendum ogólnokrajowe jest w konstytucji, to, że inicjatywa ustawodawcza, o tym wiele osób wie. Tymczasem kolejne z tych narzędzi, również gwarantowane na poziomie konstytucyjnym, to referendum lokalne. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Artykuł 170. Referenda lokalne odbywają się w Polsce, o tym będę mówił za chwilę, zdecydowanie zbyt rzadko, ale na pewno częściej niż te ogólnokrajowe. No, teraz mamy dyskusję o referendum. Przez ostatnie 8 lat referendum ogólnokrajowe było abstrakcją. Właściwie w całej historii od 97 roku nie było ich zbyt wiele. Tymczasem referenda lokalne, oni się od czasu do czasu słyszy, czy to w sprawach merytorycznych, czy odwoławczych, to również narzędzie gwarantowane konstytucją. I to są te podstawowe trzy narzędzia demokracji bezpośredniej, które w ramach projektu lub bezpośrednio promujemy. I czwarte narzędzie, o którym powiem tylko krótko, bo tej tematyce są poświęcone osobne warsztaty w ramach naszego projektu, to również bardzo ważne narzędzie, czyli inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. Dla nas to jest to narzędzie, które nie ma umocowania konstytucyjnego, ale można je również z konstytucji wyprowadzać właśnie przez zasadę tego, że obowiązuje w Polsce zasada pomocniczości i właśnie samorząd terytorialny tworzą nie politycy, nie radni, nie prezydent, wójt, burmistrz, tylko właśnie wszyscy mieszkańcy. I z tej zasady wyprowadzono takie narzędzia jak inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, które w ustawie o samorządzie gminnym, ale też o samorządach wojewódzkich, o samorządach powiatowych ma konkretne wskazanie takie realizacyjne w polskim prawie. I co bardzo ważne, w przeciwieństwie do tych trzech narzędzi, o których mówiłem wcześniej, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jest prosta, jest realna, jest narzędziem, z którego każdy z państwa może korzystać. Na stronie lub bezpośrednio.pl znajdziecie nie tylko warsztaty, ale też takie podstawowe informacje o tym, czego potrzeba, żeby z tej inicjatywy skorzystać. Powiem tylko bardzo krótko, że właściwie w mieście takim jak Zduńska Wola wystarczy 300 podpisów mieszkańców do tego, żeby w ciągu 3 miesięcy, a zdaje się, że w Zduńskiej Woli konkretnie nawet w ciągu jeszcze krótszego czasu Rada Gminy, Rada Miasta jest zobowiązana do tego, żeby tą uchwałę napisaną przez mieszkańców, pod którą zebrano 300 podpisów, rozpatrzyć. To znaczy radni na Radzie Miasta muszą za waszym projektem głosować, muszą mieć odwagę opowiedzieć się przeciw, albo, co bardziej optymistyczna sytuacja, przegłosować to, co wy
proponujecie, zwłaszcza w tym czasie, który nas czeka. W kwietniu, w marcu, kwietniu przyszłego roku odbędą się wybory samorządowe. Gorąco zachęcam do tego, żeby tym narzędziem się zainteresować, bo ono po prostu, szczególnie w tym czasie przedwyborczym, może być bardzo skutecznym narzędziem załatwiania lokalnych spraw. Czy to będzie kwestia symboliczna, czy bardzo konkretna, to jest znakomite narzędzie do tego, żeby tą demokrację brać w swoje ręce. Ale tak jak mówiłem, temu są poświęcone osobne warsztaty. Ja wrócę do tych podstawowych ogólnopolskich narzędzi, czyli tego, gdy teoria spotyka się z praktyką i przestaje być tak kolorowa jak w polskiej konstytucji. Bo jak Państwo wiecie, bardzo wiele się mówi w debacie publicznej, medialnej, politycznej o konstytucji, o tym, że nie jest w Polsce przestrzegana, że jest łamana przez różnych polityków. Natomiast problem polega na tym, że polska konstytucja jest napisana tak, że bardzo wiele zapisanych w niej praw obywatelskich jest po prostu bardzo trudno realizowalnych i tak naprawdę one są takimi półnarzędziami. Tak naprawdę nie można z nich częstokroć skorzystać i to jest właśnie ta praktyka, o której będę chciał opowiedzieć. Referendum ogólnokrajowe tak naprawdę i na poziomie konstytucyjnym, i na podstawie ustawy o referendum ogólnokrajowym z 2003 roku zostało, no, można powiedzieć, zabetonowane. Tak naprawdę mamy trzy zasady, które sprawiają, że to teoretyczne narzędzie demokracji bezpośredniej, teoretyczne narzędzie obywatelskiej podmiotowości jest niemalże niewykorzystywane w praktyce. Pierwszy z tych problemów to fakt 50-procentowego wymogu frekwencji. Osiągnięcie 50% frekwencji jest niemalże niemożliwe, a jeżeli jest możliwe, to właśnie w takich okolicznościach, jakich dzisiaj się znajdujemy, czyli wtedy, kiedy referendum jest rozpisane na przykład razem z wyborami, bo wtedy jest w ogóle cień szansy, zobaczymy 15 października, czy to się ziści, czy nie, że tyle osób rzeczywiście pójdzie do ogólnokrajowego referendum. Ale do tego jeszcze przejdę, opowiadając krótko historię, jak te referenda wcześniej wyglądały w Polsce. Drugi z tych betonowych przepisów to przepis dotyczący liczby potrzebnych podpisów. Aż 500 000 fizycznie zebranych podpisów to jest bardzo duża liczba. Niewiele jest środowisk, organizacji, spraw, w których udaje się takie 500 000 podpisów zebrać. Szczególnie, że zebrać je trzeba w określonym, niedługim czasie. No ale wreszcie problem trzeci, najpoważniejszy, ten, który też przy okazji tego referendum ogólnokrajowego 15 października dobrze widzimy. Ostateczny monopol do zarządzania referendum leży po stronie polityków. Czyli nawet w tej sytuacji, w której uda się zebrać 500 000 podpisów, kiedy teoretycznie moglibyśmy mieć referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywatelskiej, to ostatecznie politycy muszą podjąć o tym decyzję. Jeżeli mamy referendum z inicjatywy obywateli, zebrane 500 000 podpisów, to ostatecznie Sejm musi większością głosów zarządzić takie referendum, inaczej te 500 000 podpisów trafi do niszczarki. Druga możliwa droga to jest zarządzenie referendum przez prezydenta razem z Senatem. No i to też w praktyce wydarzyło się w polskiej historii tylko raz, czyli w 2015 roku, kiedy prezydent Bronisław Komorowski właśnie z zarządzenia referendum razem z Senatem zrobił sobie taki pomysł na uratowanie swojej kampanii. Chciał w ten sposób przejąć głosy tych wyborców, którzy w pierwszej turze w 2015 roku głosowali na Pawła Kukiza. Referendum odbyło się kilka miesięcy po drugiej turze wyborów prezydenckich. Jak wiecie, prezydentowi Komorowskiemu nic to nie pomogło. No a referendum niestety pobiło niechlubny rekord frekwencji chyba we wszystkich wyborach po 89 roku na całym Zachodzie, bo zaledwie niespełna 8% obywateli poszło do urn na to głosowanie, co chyba jest najlepszym dowodem, jak wielkim wyzwaniem jest ten próg 50-procentowej frekwencji. Tak naprawdę cała historia referendum ogólnokrajowego to jest jedna wielka historia porażek. Nie wracam do tego, co było przed konstytucją 97 roku, choć wtedy też były próby przeprowadzenia referendów, referendum uwłaszczeniowe. Również zakończyło się wówczas kompromitującą frekwencją, ale samo referendum konstytucyjne, referendum, które miało być najważniejszym aktem dającym legitymizację nowemu pokomunistycznemu państwu, referendum, w którym mieliśmy wybrać sobie, stworzyć, zaakceptować nową konstytucję. Wreszcie referendum, które wprowadziło 50-procentowy próg frekwencji, zostało przeprowadzone w sposób wiążący, bo nie było wówczas takich regulacji, z frekwencją zaledwie 42%. No i to jest chyba ten grzech założycielski polskiej demokracji bezpośredniej, że uchwaliliśmy sobie próg zaporowy,
na poziomie, którego nie osiągnięto nawet w referendum zatwierdzającym ten próg zaporowy, trudno większy absurd. Jedyne referendum, które się po 89 roku w Polsce udało tak naprawdę, osiągnęło ten próg, to był rok 2003, referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Tam udało się osiągnąć frekwencję 58%. Jak to się wydarzyło? Otóż rządząca wówczas lewica stawała na rzęsach, żeby uprościć możliwie osiągnięcie tego progu referendalnego. Przeprowadzono wtedy badania, które pokazały, że nie ma szans na 50% frekwencję, że to referendum również zakończy się klapą, że tak naprawdę obywatele nie dadzą legitymizacji do wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i z badań wynikło, że gdyby to głosowanie rozciągnąć na 2 dni, tak żeby były głosowanie w sobotę i w niedzielę, to uda się te brakujące kilka procent do osiągnięcia tego progu dobrać. No i właśnie w ten sposób udało się osiągnąć frekwencję 58%. Ale co więcej, wtedy właśnie uchwalono ustawę o referendum ogólnokrajowym, która, no cóż, jest też takim wybitnym symbolem hipokryzji polskiej polityki, ponieważ w tamtej ustawie zdecydowano, że w przeciwieństwie do kampanii wyborczej, do inicjatywy ustawodawczej obywateli, do finansowania partii politycznych, na finansowanie kampanii referendalnej pieniądze można wrzucać z absolutnie dowolnego źródła. Z zagranicy, ze spółek Skarbu Państwa, z pieniędzy jakichś, nie mamy ich w Polsce za wielu, ale oligarchów, miliarderów. Gdyby ktoś chciał przyjechać z ciężarówką pieniędzy i całą ciężarówkę pieniędzy wrzucić w kampanię referendalną, mógłby to zrobić bez żadnego limitu, gdy tymczasem na kampanię wyborczą można wrzucić górę kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak? To jest zupełnie inne zasady, do tego pieniądze z zagranicy, pieniądze z zagranicznych fundacji. Daj Boże, by to się nie wydarzyło, pieniądze Federacji Rosyjskiej czy jakiegokolwiek innego wrogiego nam państwa, do tego referendum ogólnokrajowego można wrzucać bez żadnych zasad, bez żadnych limitów, dlatego że tamtą ustawę pisano tylko w tym celu, żeby osiągnąć 50% próg frekwencji w referendum i uznano, że kiedy uda się wrzucić takie pieniądze na przykład organizacji zagranicznych do kampanii referendalnej, to szansa na osiągnięcie tego 58% progu będzie dużo większa. Jeżeli Państwo dzisiaj słyszą w dyskusji o referendum, że to patologia, że spółki Skarbu Państwa mogą wrzucać tam pieniądze, że nie ma limitów, że to jest jakieś finansowanie kampanii wyborczej poza zasadami, to pewnie można się z tymi wszystkimi zarzutami zgodzić. Natomiast warto mieć świadomość, że wynika to z prawa, jakie zostało uchwalone w 2003 roku przez rządzącą wówczas lewicę, czemu sprzeciwiała się cała prawica. Skarżyła tą ustawę właśnie w tym zakresie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny oczywiście orzekł, że wszystko jest w porządku i takie machinacje przy kampanii referendalnej są zupełnie uprawnione. W ten sposób udało się ten jeden, jedyny sukces w historii osiągnąć. Krótko o pozostałych tych kompromitacjach, porażkach, smutnych historiach związanych z historią. Referendum 4 razy tak, wielka kampania Platformy Obywatelskiej w 2003-2004 roku, zbiórka podpisów, co prawda nie w trybie ustawy o referendum, tylko w takim innym, petycyjnym, z tego powodu, że miało to referendum dotyczyć zagadnień konstytucyjnych, tam między innymi zmniejszenie Senatu, zlikwidowanie Senatu, zmniejszenie liczby posłów, likwidacja immunitetów, wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. To były te tematy, to były te pytania. Zebrano pod tym wnioskiem 750 tysięcy podpisów. Politycy Platformy Obywatelskiej mówili wtedy oczywiście o tym, że takie referendum powinno odbyć się razem z wyborami po to, żeby była wyższa frekwencja i niższe koszty, czyli te same argumenty, które słyszymy dzisiaj, tylko że z drugiej strony sceny politycznej. Oczywiście tamte pytania były wprost związane z programem tamtej partii, która to proponowała. No i cóż, o 750 tysiącach podpisów zapomniano, zmielono je. Politycy później mówili, że to były takie ćwiczenia, nikt nie traktował tego poważnie i na pewno w historii nastawienia Polaków do referendów właśnie to oszustwo 750 tysięcy podpisów, które trafiły do niszczarki, odbiło się negatywnym piętnem na całym podejściu Polaków do referendów i demokracji bezpośredniej. Ale były takie historie, kiedy obywatelom, zwykłym ludziom udawało się zebrać te 500 000 podpisów. Takie sytuacje miały miejsce w ostatnich latach kilkukrotnie. Te trzy przykłady, które warto przywołać,
To jest referendum w sprawie zablokowania reformy o posłaniu sześciolatków do szkół, referendum w sprawie zatrzymania reformy wieku emerytalnego, podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku i już za rządów Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku referendum w sprawie zablokowania tym razem kolejnej edukacyjnej reformy, czyli likwidacji gimnazjów. To są takie trzy najbardziej spektakularne obywatelskie sukcesy, kiedy te 500 000 podpisów udało się zebrać, kiedy stały za tymi tematami wielkie emocje społeczne, duży opór społeczny wobec zmian. No i niestety we wszystkich tych trzech przypadkach inicjatywy referendalne były odrzucane. O referendum prezydenta Komorowskiego i 8% frekwencji już mówiłem. Na koniec jeszcze jeden przykład tych porażek. Mało kto pewnie o tym pamięta, kiedy prezydent Andrzej Duda został prezydentem, zapowiadał na stulecie polskiej niepodległości, na rok 2018, coś wyjątkowego. I to coś wyjątkowego po kilku latach okazało się, miało być właśnie referendum w sprawie napisania nowej polskiej konstytucji na stulecie niepodległości. Niemrawo szła debata konstytucyjna nad tymi postulatami, ale ostatecznie Andrzej Duda dotrzymał słowa, przygotował wniosek do Senatu w sprawie przeprowadzenia takiego referendum. Niektóre pytania były tam mądre, inne głupie, niemniej pomysł na to, by takie referendum właśnie w 2018 roku przeprowadzić, został przez prezydenta dowieziony. No i zgodnie z konstytucją taki wniosek trafił do Senatu. To Senat wtedy decydował o tym, czy takie referendum zostanie rozpisane. Większość w Senacie miała wtedy partia rządząca, partia, z której prezydent Andrzej Duda się wywodzi. No i cóż, referendum konstytucyjne na stulecie niepodległości zostało wyrzucone do śmietnika wspólną decyzją senatorów i partii rządzącej, i partii opozycyjnej. Tak naprawdę senatorowie i PiS-u, i Platformy wspólnie uznali, że ta inicjatywa takiego propaństwowego, proobywatelskiego, systemowego, ustrojowego, konstytucyjnego obchodzenia stulecia niepodległości właśnie w taki sposób, by rozpocząć ważną dyskusję o tym, jak nasze państwo uczynić lepszym, bardziej obywatelskim, bardziej sprawnym, zostało przez polityków zignorowane. I to był chyba taki w ostatnich latach najbardziej smutny moment, jeśli chodzi o podejście klasy politycznej do prawa obywateli do decydowania. Inicjatywa obywatelska, dość podobne doświadczenia. Sprawdzałem to ostatnio, w ostatnich czterech kadencjach od 2007 roku, czyli dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej, dwie kadencje rządów Prawa i Sprawiedliwości. W każdej kadencji do Sejmu trafiało ponad 20 obywatelskich projektów ustaw, to znaczy ponad 20 grupom obywateli, czasem związanych z partiami, czasem ze związkami zawodowymi, czasem zupełnie niezależnymi grupami obywatelskimi, udało się zebrać te, lekko licząc, ponad 2 miliony podpisów pod różnymi projektami w każdej z kadencji. I w każdej z tych czterech kadencji, z tych 20 kilku projektów, uchwalano 2 projekty. Wszystkie pozostałe trafiały bądź to do widocznej tutaj niszczarki, bądź to do zamrażarki i nigdy ostatecznie nie były rozpatrywane. I jakoś tak się złożyło, że zwykle te 2 projekty, które przechodziły, to były te projekty obywatelskie, które powstawały z inicjatywy partii rządzącej. Tak jest, czy partii tworzących koalicję, tak jest w tej kadencji, kiedy te 2 jedyne projekty, które na ostatniej prostej tej kadencji Sejm uchwalił, to był projekt popierany z jednej strony przez marszałek Witek, dotyczący ochrony dzieci w szkołach, z drugiej strony projekt inicjowany wprost przez Solidarną Polskę, dotyczący lasów państwowych. To były 2 jedyne obywatelskie projekty, które przez parlament przeszły. Pozostałych 20 kilka prawdopodobnie nigdy nie doczeka się swojego uchwalenia. Z tym związany jest właśnie ten punkt drugi. W ostatnich kadencjach widzimy właśnie to, że coraz częściej właśnie partie przejmują to narzędzie wtedy, kiedy chcą zbudować poparcie dla jakiejś idei, dla jakiegoś projektu ustawy, to właśnie wykorzystują tą metodę zbierania podpisów, co, powiedzmy sobie szczerze, dla partii politycznych jest głównie treningiem przed zbieraniem podpisów, przed rejestracją list kandydatów, co jest potrzebne w każdych wyborach. No bo to zbieranie podpisów staje się z różnych powodów coraz trudniejsze i pod listami kandydatów, i pod inicjatywami ustawodawczymi, wnioskami o referendum. Z jednej strony zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych, wejście RODO tutaj bardzo utrudniło zbieranie podpisów. Z drugiej strony tak prozaiczna rzecz jak to, że kiedy wyjdziemy na ulice wielkich miast, szybko się zorientujemy, że pewnie z połowa obywateli albo więcej chodząc po ulicy chodzi w słuchawkach, więc dużo trudniej ich
zaczepić, zatrzymać. To są takie historie, które osoby zbierające podpisy często opowiadają. Kiedyś się łatwo zbierało, bo łatwo było zaczepić człowieka na ulicy. Dzisiaj tak prozaiczne sprawy to utrudniają. No i wreszcie doświadczenie pandemii też w jakimś stopniu sprawiło, że przez kilka lat właściwie nie było to zupełnie możliwe. A nawet po tej pandemii zdaje się, że ta zdolność nas wszystkich do wdawania się w jakieś rozmowy z przypadkowymi ludźmi na ulicy jest po prostu mniejsza. Tak o tym często mówią ci aktywiści zaangażowani w zbiórkę podpisów. I ostatni obszar patologii to referendum lokalne. Tutaj znów mamy betonowe przepisy, które tak naprawdę sprawiają, że lokalne układy trzymają się bardzo mocno, a politycy na szczeblu ogólnopolskim nie są specjalnie zainteresowani tym, żeby to zmienić. Żeby zorganizować referendum lokalne, czy to w sprawie merytorycznej, decyzji na temat tego, czy chcielibyśmy, nie wiem, budowy oczyszczalni ścieków, czy chcielibyśmy spalarni śmieci, czy chcielibyśmy ograniczyć ruch uliczny w jakiejś części naszego miasta, czy chcielibyśmy zbudować nowy park. W każdej z tych spraw może być teoretycznie rozpisywane referendum, no ale potrzeba do tego podpisów 10% wszystkich mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. To jest bardzo duża, wręcz można powiedzieć zaporowa liczba i tyczy się to zarówno referendów merytorycznych, tych, o których powiedziałem przed chwilą, jak i tych, które znamy trochę lepiej, czyli w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta, rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego. Tych ostatnich właściwie w Polsce nie mamy. Zwykle to jest kwestia odwołania prezydenta, wójta, burmistrza. Bardzo duża liczba podpisów. Druga kwestia, próg frekwencyjny. 30% w referendach merytorycznych, 3/5 biorących udział w ostatnich wyborach w przypadku referendów odwoławczych, również bardzo wysoki próg, który sprawia, że wiele z tych referendów się nie udaje. Kwestia trzecia, to już mniej przepisy, bardziej praktyka, odrzucanie podpisów obywateli na ogromną skalę. Tegoroczne doświadczenia chociażby Piotrkowa Trybunalskiego czy innych miast w Polsce to jest odrzucenie między 20 a 30% wszystkich złożonych podpisów. Urzędnicy w biurze wyborczym, urzędnicy, którzy powinni właśnie pomagać obywatelom w tym, by mogli korzystać z tych narzędzi demokracji bezpośredniej, uznają, że wśród tych 10% najaktywniejszych mieszkańców miasta, tych, którzy pofatygowali się, by złożyć taki podpis, 30% ludzi jest zbyt głupich, by poprawnie się podpisać na kartce papieru, bo wskazują na cały szereg uchybień. Mój ulubiony przykład to jest Piotrków Trybunalski, gdzie komisarz wyborczy zanegował kilkadziesiąt podpisów z tego powodu, że mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego posługują się nieprawidłowym skrótem nazwy swojego miasta. Czy to było Piotrków Tryb, czy to było Piotrków T. Któraś z tych nazw przez urzędnika została uznana za nieprawidłową i te podpisy zostały zanegowane. Gdybyście Państwo w Zduńskiej Woli kiedyś chcieli przeprowadzić takie referendum, to od razu zwracam uwagę na to, by najlepiej pisać w całości Zduńska Wola, bo gdybyście Państwo się jakimś skrótem z braku miejsca w tych tabelkach do podpisów chcieli posłużyć, to może to zostać uznane jako podstawa do unieważnienia waszych podpisów, ale oczywiście tych powodów unieważnień jest dużo więcej. Nieprawidłowe PESEL-e, nieprawidłowe adresy, skróty imion, absurdalne zupełnie kwestie, które później czasami sądy rozpatrują na korzyść obywateli, ale zwykle wtedy jest już po sprawie, bo referendum już nie ma szansy na powodzenie, bo ta energia, która była na początku po wielu, wielu miesiącach, zanim wypowie się w tej sprawie sąd, jest tak naprawdę wypalona. Co więcej, inicjatorzy lokalnych referendów muszą zmagać się z lokalnymi układami, z rzeczywistością, w której bardzo często w polityce lokalnej nie ma realnej, silnej opozycji, kiedy wszyscy są ze wszystkimi pochytani w ten czy inny sposób, gdzie nie ma niezależnych mediów lokalnych. I co więcej, tacy inicjatorzy bardzo często są dyskredytowani przez lokalną władzę. Tutaj bardzo różne te oskarżenia się pojawiają, ale takie zarzuty o to, że tak naprawdę ta każda inicjatywa obywatelska jest na pewno podczepiona pod jakąś partię polityczną, która po prostu nie chce się do tego przyznać i szkodzi lokalnemu włodarzowi, to jest taki standard, który chyba dotyka inicjatorów referendów w całej Polsce zawsze, bez względu na to, czy to się tyczy kwestii merytorycznych, czy odwoławczych. I często te zarzuty nie mają nic wspólnego z prawdą, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To kończy się tym, że nawet wśród tych referendów, w których udaje się zebrać te 10% podpisów, a jest takich referendum w każdej kadencji powyżej 100,
120, 140, zależnie od kadencji. Tych prób zbierania jest jeszcze dużo więcej. Tak naprawdę tych danych jeszcze nikt w Polsce dokładnych nie zebrał. To wiemy, że te, w których udaje się osiągnąć ten próg frekwencji, referendum jest uznawane za ważne i wiążące, to jest zależnie od kadencji między 5 a 15%. Co oznacza, że te referenda się odbywają, podatnicy ponoszą koszty, komisje referendalne działają, funkcjonują, trzeba za to wszystko zapłacić, a przez zaporowy próg frekwencji i te wszystkie inne mechanizmy, o których powiedziałem, nic z tego referendum nie zostaje, poza kosztami i pewnie kacem, wyrzutami, poczuciem zmarnowanej energii tych obywateli, którzy chcieli coś w swojej małej ojczyźnie zmienić na lepsze. No i teraz przejdę tak naprawdę do podsumowania, czyli do tego, co najważniejsze, czyli tego, co Instytut Demokracji Bezpośredniej proponuje, by z tym wszystkim zrobić. My zasadniczo uważamy, że demokracja bezpośrednia w Polsce, referendum, nawet to ogólnokrajowe, które mamy teraz 15 października, demokracja bezpośrednia to jest demokracja w pigułce, to jest demokracja pod lupą, to jest demokracja, którą możemy jak w mikroskopie zobaczyć właśnie wtedy, kiedy dochodzi do referendów. No i ta najbardziej klasyczna definicja demokracji, jeszcze przez Abrahama Lincolna wymyślona, mówi, że demokracja to są rządy ludu, dla ludu i przez lud. Tymczasem w polskich realiach demokracja to są rządy partii, przez partię i dla partii. Dlatego uważamy, że jeżeli naprawdę miałoby się coś zmienić, jeżeli naprawdę mielibyśmy uczynić demokrację lepszą, to potrzebujemy te wszystkie narzędzia, które istnieją dzisiaj w teorii, uczynić narzędziami realnymi i to są tak naprawdę najważniejsze postulaty, które niesie Instytut Demokracji Bezpośredniej, które możecie Państwo zobaczyć w naszych animacjach, poczytać o nich w naszych artykułach na naszej stronie internetowej. Pierwsza kwestia to referendum obligatoryjne po zebraniu na przykład 1 000 000 podpisów. Ja uważam, że ta liczba mogłaby być mniejsza, to spokojnie mogłoby być dzisiejsze 500 000 podpisów, ale ten 1 000 000 podpisów wydaje się zdrowym kompromisem i co więcej, w teorii powinien być prosty do wprowadzenia w życie. Dlaczego? Otóż można powiedzieć, że w polskim parlamencie, w tym, który właśnie zakończył kadencję i w tym, który wybierzemy 15 października, będziemy mieli większość konstytucyjną dla uchwalenia referendum obligatoryjnego po zebraniu 1 000 000 podpisów, ponieważ w 2013 roku taki projekt zmiany konstytucji do Sejmu wniosło Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska razem z PSL-em zagłosowała wtedy przeciw. Ale minęło kilka lat i w 2019 roku Platforma Obywatelska ustami Grzegorza Schetyny w głośnej szóstce Schetyny, o której potem sam Grzegorz Schetyna zapomniał i miał problem z tym, żeby wymienić te punkty, które tam były, Platforma Obywatelska zaproponowała to samo, co PiS w 2013 roku, czyli referendum obligatoryjne po zebraniu 1 000 000 podpisów. W skrócie chodzi o to, że jeżeli będzie 1 000 000 podpisów, to nie politycy w Sejmie będą decydować o tym, czy to referendum się odbywa, czy nie, tylko ono będzie zarządzane z automatu. Ten postulat jest na dzisiaj jeszcze w programie Koalicji Obywatelskiej, tym, który obowiązuje, kiedy się spotykamy. Może w tej kampanii pojawi się jakiś nowy program, gdzie tego nie będzie, no ale teoretycznie wydawać by się mogło, że i PiS, i Platforma są za. Mam nadzieję, że ten postulat również dzięki doświadczeniom tego referendum 15 października w kolejnej kadencji zostanie położony na stół i kolejny Sejm będzie nad tym głosował i ktoś po prostu powie, sprawdzam obu wielkim partiom, czy tego postulatu cały czas są gotowe bronić. My też przeprowadzaliśmy badania na ten temat. Ponad połowa Polaków opowiada się za taką zmianą konstytucji właśnie jak to referendum bez dodatkowej zgody Sejmu. Druga kwestia, która budzi dzisiaj duże emocje, to kwestia tego, kto układa i jak układa pytania referendalne. Dzisiaj jest tak, że kiedy do Sejmu trafia wniosek o referendum, jak głupie nie byłyby pytania, które się tam pojawiają, to nie można ich zmienić. Nawet komisja sejmowa, która się zbiera, by pracować nad tą propozycją referendum, nie może zmienić treści pytań, które się pojawiły we wniosku. Te pytania nie są z nikim konsultowane, nikt nie ma prawa się na ich temat wypowiedzieć, obywatele nie mają tutaj nic do powiedzenia. To, co my proponujemy, to by bez względu na to, czy referendum jest z inicjatywy obywateli, czy z referendum jest z inicjatywy polityków, by zawsze odbywały się takie wzorowe konsultacje, w których każdy fundacja, stowarzyszenie, związek pracodawców, przedsiębiorca, związek zawodowy i każdy pojedynczy obywatel mógł zgłosić swoje uwagi do treści tych pytań i by inicjatorzy musieli co najmniej odpowiedzieć, a daj Boże uwzględnić część z tych konsultacji. Wtedy pewnie nie byłoby takich sytuacji jak ta, z którą mieliśmy do czynienia czy w 2015 roku, czy dzisiaj, która
wątpliwości wielu obywateli co do tego, czy takie pytania rzeczywiście są w referendum właściwe. Trzecia kwestia, równie ważna, to kwestia tego, by było wiadomo, że pytania są wiążące prawnie. Dzisiaj tak naprawdę, nawet jeżeli referendum się odbędzie, będzie ważne, zostanie osiągnięty próg wiążącego charakteru referendum, właściwie nie do końca wiadomo, co politycy mają z tym zrobić i kto ich będzie z tego rozliczał. My uważamy, że przed takim referendum powinien jakiś organ konstytucyjny wskazywać oczywistą wykładnię znaczenia tych pytań, wskazywać na konsekwencje prawne, tak by nie można było powiedzieć, że no, obywatele się wypowiedzieli, ale właściwie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić i takie referendum w praktyce pozostanie martwe, ale ważne jest też to, ta wiążąca wykładnia znaczenia prawnego tych pytań referendalnych z tego powodu, by nie było wątpliwości, co na przykład znaczy wyprzedaż majątku narodowego, by tego typu wątpliwości się nie pojawiały. Czwarta kwestia to doświadczenie szwajcarskie, również rzecz, która ma szansę zwiększyć frekwencję, zwiększyć świadomość obywatelską, sprawić, że takie referendum będzie przeprowadzane na uczciwych zasadach. W Szwajcarii od lat 70. przed każdym referendum, a tam takie referenda odbywają się zwykle 4 razy w roku, do wszystkich obywateli, do wszystkich osób uprawnionych do głosowania przychodzi taka broszura stworzona przez niezależne, zbudowane z przedstawicieli wszystkich stron politycznych ciało, więc tam musi być zbudowany pewien kompromis, gdzie mamy wszystkie informacje o referendum, wyjaśnienie znaczenia prawnego tego i co najważniejsze, argumenty wszystkich stron sporu. Zarówno tych, którzy mówią, żeby głosować na tak, jak i tych, co mówią, żeby głosować na nie, tych, co mówią, żeby iść na referendum, tych, co mówią, żeby nie iść na referendum. Każdy obywatel dostaje taką broszurę i dzięki temu jego zrozumienie dla tego, co się będzie działo przy urnie w dniu głosowania referendalnego jest dużo większe i co więcej, nikt nie może mówić, że takie referendum jest propagandowe, jest referendum partyjnym jednej ze stron, bo wszyscy mają szansę dotrzeć do obywateli w ten sam sposób, ze swoim stosunkiem do pytań, które się pojawiły. I wreszcie piąty postulat, również konstytucyjny, również doświadczenie szwajcarskie, ale nie tylko, bo między innymi Włochy, szereg stanów w Stanach Zjednoczonych, państwa takie jak Urugwaj i jeszcze wiele innych państw stosują to rozwiązanie, to weto ludowe. Weto ludowe to jest taki postulat tak naprawdę będący specyficzną formą referendum, które polega na tym, że kiedy politycy uchwalają jakieś prawo, które widać, że obywatelom się bardzo nie podoba, to mają określony czas, kilka miesięcy na to, by zebrać podpisy i móc uchylić takie prawo w referendum. Po zebraniu 100 tysięcy, pół miliona podpisów, być może miliona podpisów, każda ustawa, która wkurzyła obywateli, powinna trafiać pod referendum i tam być ostatecznie rozstrzygana. Można powiedzieć, że w wecie ludowym najciekawsze jest to, że same jego wprowadzenie tak naprawdę sprawiłoby pewnie, że nie trzeba by go tak często używać, bo po prostu politycy będą się dużo bardziej bali uchwalać idiotyczne prawo, takie prawo, które wyprowadza ludzi na ulicę, bo dzisiaj, kiedy uchwali się głupie prawo, część ludzi wyjdzie na ulicę, pójdzie protestować, no ale nic nie mogą z tym politykom zrobić, w związku z tym nie ma z tego żadnego pożytku. Tutaj ten straszak w postaci my wprowadzimy prawo, obywatele zbierą podpisy, a potem w referendum nam je uchylą, byłby bardzo duży i myślę, że złego prawa, samego faktu wprowadzenia tej instytucji do polskiej konstytucji byłoby dużo mniej. I ostatni pakiet naszych postulatów to te postulaty, które dotyczą już nie tylko referendum ogólnokrajowego, ale też tych referendów lokalnych, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, inicjatywy ustawodawczej i tak dalej. Po pierwsze, dzień referendalny. Postulujemy, by raz w roku, czy to w dniu wyborów, czy w roku, w którym nie ma wyborów, w jakiejś innej dacie, w jednym dniu odbywały się wszystkie referenda. Czy to z inicjatywy obywateli, czy to z inicjatywy polityków, czy to lokalne, czy to ogólnopolskie. To oznacza niższe koszty, wyższą frekwencję i szansę na to, że kiedy będzie tych inicjatyw wiele w różnych sprawach, w różnych miejscach, w różnych miastach, ta debata referendalna będzie dotyczyła naprawdę problemów, które są ważne dla mieszkańców, dla Polaków, dla obywateli i jednocześnie będzie to takie swoiste, doroczne święto demokracji, kiedy każdy będzie miał szansę na to, żeby przeprowadzić swoje referendum, a w rzeczywistości oczywiście to wymaga również prowadzenia tego obligatoryjnego referendum po zebraniu miliona podpisów. Nie będzie tak, że tylko rządzący raz do roku przeprowadzają swój plebiscyt, ale również obywatele, być może również opozycja powinna tutaj otrzymać prawo do dawania swoich pytań, by raz w roku w referendum takie decyzje podejmować. Kwestia druga, również bardzo ważna, elektroniczna zbiórka podpisów.
Żyjemy w rzeczywistości, w której coraz więcej rzeczy robimy cyfrowo, robimy online, robimy przelewy, załatwiamy sprawy urzędowe, piszemy wnioski o 500+, rozliczamy podatki. Istnieją skuteczne systemy państwowe. Tutaj nie trzeba dawać tego żadnym podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wiarygodność, zapewniają bezpieczeństwo takiego procesu. Po prostu powinna być możliwa zbiórka podpisów elektroniczna. Zarówno pod wnioskami o referendum ogólnokrajowe, jak i referenda lokalne, zarówno pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, jak i inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców lokalnie, a pewnie tak naprawdę też taka elektroniczna zbiórka podpisów pod listami w wyborach. To byłaby bardzo duża zmiana. Mamy doświadczenie krakowskie, gdzie po wprowadzeniu możliwości tam lokalnie, jako jedynym miejscu w Polsce, zbierania podpisów online pod inicjatywami uchwałodawczymi mieszkańców, okazało się, że to narzędzie zaczęło działać dużo lepiej niż wcześniej. Są pierwsze sukcesy. Rada Miasta Krakowa zlikwidowała kosztującą kilkadziesiąt milionów rocznie spółkę miejską właśnie na podstawie pierwszej elektronicznej inicjatywy uchwałodawczej w Polsce. I myślę, że to jest zmiana bardzo potrzebna, prosta, opłacająca się wszystkim i likwidująca całą masę patologii. No i wreszcie trzecia kwestia. Obniżenie progów w referendach. Tutaj napisałem co najmniej o tych referendach lokalnych. No i to jest też niestety smutna historia, ponieważ w tej kadencji był projekt ustawy powstały z inicjatywy Pawła Kukiza, który obniżał progi w referendach lokalnych. Ta ustawa przeszła przez Sejm, została przegłosowana. Wydawało się, że progi w referendach lokalnych zostaną zmniejszone o połowę, że czas na zbiórkę podpisów zostanie wydłużony, że liczba podpisów zostanie zmniejszona o połowę, że zostanie wprowadzony dzień referendalny raz w środku kadencji samorządowej. Wydawać się mogło, że to wszystko już jest bliskie uchwalenia, no ale niestety okazało się, że Senat złożył weto do tego projektu. Nie wprowadził żadnych poprawek, żadnych korekt, żadnych zmian, tylko postanowił odrzucić tę ustawę w całości. No i cóż, no warto też powiedzieć o tym, że w praktyce ta ustawa nie została uchwalona z tego powodu, że powstała taka egzotyczna koalicja opozycji antypisowskiej i Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro, bo to tymi rękoma ten projekt ostatecznie został zablokowany. Bardzo bym chciał, żeby on w kolejnej kadencji wrócił, bo ta zmiana w lokalnych referendach to jest tak naprawdę zmiana, która będzie pierwszym krokiem do tego, by ta demokracja bezpośrednia rzeczywiście została wyrwana z rąk polityków, lokalnych elit, lokalnych układów i przekazana w ręce obywateli. I ostatnia kwestia a propos tych progów frekwencyjnych, bo napisałem tutaj o obniżeniu, co najmniej w referendach lokalnych, ale prawda jest taka, że w prawdziwym referendum nie powinno być żadnego progu. Tak jest w Szwajcarii, tam bez względu na to, ile osób pójdzie do głosowania. To referendum jest ważne, zakłada się, że ci, którzy nie poszli, również podjęli jakąś decyzję. Pozostawili prawo decydowania tym, którzy chcieli być aktywni. I co więcej, Komisja Wenecka, słynna Komisja Wenecka, której stanie na straży demokracji i praworządności tyle razy w ostatnich latach przywoływano w krytyce stanu demokracji w Polsce, wprost rekomenduje w swoich zaleceniach do referendów, by progu frekwencji nie wprowadzać, bo próg frekwencji to zaprzeczenie istoty demokracji według Komisji Weneckiej. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby śledzić nasze kanały w mediach społecznościowych, oglądać nasze filmy na YouTubie, śledzić nas na Facebooku, Twitterze, TikToku, gdzie tam kto chce, odwiedzać stronę lub bezpośrednio i korzystać z tych narzędzi, o których opowiedziałem. Tutaj jest też QR kod, który można zeskanować, by nas zaprosić na przykład na spotkanie gdzieś indziej, kontakt, namiar do mnie. Dziękuję bardzo za tą część wykładową i myślę, że możemy ewentualnie jeszcze pozwolić sobie na jakąś dyskusję w kuluarach. Dziękuję bardzo.